Cześć, witamy Was w 8. odcinku Hutniczego Q&A. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są... Miłosz Drąg. Piotr Zmorzyński. Nie traćmy czasu, zaczynajmy. Na początek kilka pytań wspólnych, panowie. Oto pierwsze z nich. Czy zostaniecie na nowy sezon w Hutniku? Czy były jakieś zapytania o Wasze osoby z innych klubów? Odnośnie mojej osoby, to mam zapewnienie, że na dniach będę rozmawiał z włodarzami klubu. No i moja przyszłość się wyjaśni na dniach, także tylko tyle mogę powiedzieć. Ja mam jeszcze 2 lata ważny kontrakt, także na razie zostaję w Hutniku i na tym się skupiam. Drugie pytanie. Co najbardziej lubicie w Nowej Hucie i Krakowie? Odnośnie Nowej Huty, no to najbardziej stadion, oczywiście i cały Hutnik. Jeżeli chodzi o miasto, no to bardzo mi się podoba, że na Nowej Hucie jest dużo zieleni i ścieżek rowerowych, co bardzo mi to odpowiada, gdyż bardzo lubię taką formę spędzania czasu na rowerze. W Nowej Hucie można fajnie spędzić czas na Zalewie Nowochódzkim, gdzie często to tam uczęszczam. To za to samym Krakowie, czy to na rynku, czy na Kazimierzu, też można fajnie spędzić czas. Jest wiele fajnych knajp, gdzie można zjeść, pogadać z przyjaciółmi, więc to bym polecił. Trzecie pytanie. W jakim meczu debiutowaliście w Hutniku i jak go wspominacie? Ja debiutowałem po raz pierwszy w Hutniku na wyjeździe z GKS-em Katowice. Był to mecz wygrany, co bardzo dobrze wspominam. I ten mecz po prostu pokazał, że Hutnik w tej rundzie dużo namiesza. To moja osoba debiutowała na Podhalu Nowy Targ. No nie wspominamy dobrze, bo porażka niestety 3-0. Także no nie ma co miło wspominać tego meczu. Następne pytanie. Kiedy rozpoczęliście swoją przygodę z piłką nożną? Moja przygoda z piłką rozpoczęła się w 5. klasie podstawówki, gdy na pierwszy trening do Radzenia Podlaskiego zawiozła mnie mama, której do tej pory i myślę, że przez całe życie będę za to wdzięczny. I w Radzeniu Podlaskim zostałem aż do momentu, gdy zostałem włączony do pierwszej drużyny seniorów. Następnie no, moja przygoda potoczyła się przez kluby Wisły Puławy, Stali Stalowa Wola, aż do momentu tutaj, gdzie jestem w Hutniku. Ja poszedłem na pierwszy trening w wieku około 5-6 lat z rodzicami do lokalnego klubu Albertus Kraków. Pograłem tam chwileczkę jeszcze, kilka lat i przeprowadziłem się do AP21 Kraków. Stamtąd do juniorów Hutnika i tak jestem tutaj już 3 lata. Ostatnie ze wspólnych pytań. Jaki mecz w Hutniku najlepiej wspominacie? Wydaje mi się, że nie mam jednego takiego meczu. Najlepiej wspominam wszystkie wygrane mecze z tej rundy. Zgadzam się z kolegą tutaj Piotrkiem, ale mi jakoś zapadł w pamięć mecz z GKS-em Katowice. Wygrany 2-0. No tak to koniec pierwszej części. Przejdziemy teraz do pytań indywidualnych. Miłosz, zaczniemy od ciebie. Pierwsze pytanie. Skąd się bierze to, że tyle kartkujesz i co robić, żeby w nowym sezonie kartek było jak najmniej? No zgadza się. Trochę tych kartek zapałem. Dużą liczbę. A po prostu chyba z tego nikomu jak gram agresywnie. Tak mi też trener nakazuje. Także chciałbym też mieć tych kartek mniej, bo już pauzowałem już w 3 meczach w tym sezonie. No postaram się, żeby było ich mniej, może to są jakieś niepotrzebne faule, ale no myślę, że dalej będę grał agresywnie tak do tej pory. Drugie pytanie jest nieco powiązane z tym pierwszym. Mianowicie, czy wzorujesz się na Tomku Hajto i czy chcesz pobić rekord tych żółtych kartek? Zdecydowanie nie, zdecydowanie nie. Ostatnie pytanie do ciebie. Jak to jest być tytanem pracy? No nie powiedziałbym, że jestem tytanem pracy. No wiadomo, każdy z nas ciężko pracuje na treningach i to raczej bym powiedział, że cała drużyna jest bardzo pracowita. Także pora na drugą część pytań indywidualnych, czyli pytania do Piotrka. I pierwsze pytanie. Kto miał lepszą drużynę? Stal wiosną 2020 roku czy Hutnik wiosną 2021 roku? I co sprawiło, że teraz udało się utrzymać, a wtedy nie? Jeżeli chodzi o personalia, to wydaje mi się, że obie drużyny są dość zbliżone, aczkolwiek cała atmosfera, otoczka, która panuje w klubie, w Hutniku jest na pewno lepsza niż była wtedy. Paradoksalnie mogę powiedzieć, że będąc w Stali mieliśmy też niezłą, a nawet można powiedzieć, że dobrą rundę, pomimo że spadliśmy, ale zgromadziliśmy 46 punktów, co dało na tamten czas spadek. A teraz w Hutniku mamy 45 punktów
i mamy utrzymanie zapewnione, więc zbliżone dość rundy, ale no, wydaje mi się, że wszystkie osoby, które są związane z Hutnikiem, czy są kibice, czy zawodnicy, całe sztaby, czy zarząd klubu, każdy postawił sobie cel i w każdym tygodniu do tego dążył, to teraz możemy po prostu zaowocowało utrzymaniem. Następne pytanie, czy po całym meczu zasuwania z jednej strony boiska na drugą miałbyś jeszcze siły zagrać w dogrywce? Jeżeli byłaby taka konieczność, no to oczywiście, że tak. Biegam dalej, nie ma problemu. Następne pytanie, czy po bułki do sklepu też biegasz tak szybko? Nie, po bułeczki to typowy spacerek, żeby siły zostały na mecz. Następne pytanie, dlaczego ksywa Bulwa? Jest to pseudonim jeszcze z lat dziecięcych. Do tej pory no już dość wąskie grono znajomych tak na mnie mówi, ale historia tej ksywki jest taka, że mam starszego brata, na którego kiedyś mówili ziemniak, bulwa, a że brat jest o 10 lat starszy, więc jakoś tak przeszło. Przeszło na mnie. Ostatnie pytanie. Jak ci się mieszka z Dawidem Smugiem? Czy uszy nie bolą? Z Dawidem mieszka mi się bardzo dobrze. Jak wiadomo, Dawid jest osobą bardzo rozmowną i otwartą, co spowodowało, że od samego początku złapaliśmy dobry kontakt. Wydaje mi się, że działa to w obie strony, że dogadujemy się bardzo dobrze i nie ma na co narzekać. Jest wesoło na pewno. To by było już na tyle. Dziękujemy wam panowie za waszą obecność. Dzięki. Za tydzień naszymi gośćmi będą Tomasz Wojcinowicz i Piotr Stawarczyk. Do zobaczenia za tydzień.